trzy mieszkania udało mi się pozyskać w ten sposób, że ktoś ze znajomych zadzwonił, że albo on ma do sprzedania, albo widział, że tam wrzucam w mediach społecznościowych, że szukam mieszkania i jakiś jego znajomy ma do sprzedania. Trzeba komunikować to, co się robi, bo to popłaca. Tak, no i to jest jeden z sposobów też na pozyskiwanie nieruchomości, że właśnie rozmawianie ze wszystkim, kto o tym, czym się zajmujesz. To popadnie, tak. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Simiński. Cześć Paweł. Siemanko. Cześć. Paweł jest już fliperem i od niecałego roku zrobił już 10 flipów, także chciałem, żeby Paweł pokazał Wam, jak on zaczynał ten biznes i w jaki sposób on wszedł, bo wszedł w taki sposób, że trochę przypadkowo, tak? Trochę przypadkowo. I jak to było u Ciebie? Kolega, z którym wcześniej działaliśmy w MLM-ie, przyjechał do Ciebie na szkolenie. Gdzieś tam przy jakiejś rozmowie wyszło, że właśnie, że zrobił szkolenie, że szuka mieszkania. No i zaczęliśmy rozmawiać, szukać na ten temat jakichś informacji. Ja mam też szwagra w Poznaniu, Bartka, brata mojej żony, który jest dawno już w branży nieruchomości, jest pośrednikiem. No i przy jakiejś tam kolacji porozmawialiśmy na ten temat. Wyszło, że on kilka lat temu już robił flipy. No i zaczęliśmy szukać, myśleć, jak to było, jak to można było odpalić. Ale mówiliśmy wcześniej jeszcze, że przeczytałeś taką jedną złotą myśl w książce. A, no właśnie, tak. Przeczytałem na początku, to było na początku 2019 roku. Ja tak szukałem wtedy swojej drogi, bo ja różne rzeczy w życiu już robiłem. Aktualnie wtedy miałem zawieszoną już swoją działalność. Pracowałem trochę jako kierowca, no tak po prostu zarabiałem jakoś na życie, ale nie za dużo. I przeczytałem taką książkę Jednominutowy milioner. Tam była historia takiej babki, która zmarł jej mąż, straciła tak jakby dzieci, teściowie je zabrali. I miała 3 miesiące na to, żeby zarobić $1 000 000. I spotkała taką mentorkę. Też spotkałem tego mentora, która pokazała jej, jak na flipach można zarabiać. To jest taka, bardzo w skrócie to opowiadam, ale jak można właśnie robiąc flipy i obracając nieruchomościami te pieniądze zarobić. No i po prostu tam dalej szukając innych sposobów. No w każdym razie udało jej się w te 3 miesiące zarobić $1 000 000. Jak ja zobaczyłem, że kurde, ona może, no to może ja też coś zrobię na ten temat. To była odpowiednia motywacja, prawda? Ona nie miała wyjścia. Ona nie miała wyjścia, tak. Była przystawiona do muru. Więc ja zacząłem szukać jakby wiedzy bardziej na ten temat. Zacząłem więcej filmików oglądać swoich w internecie. Jak oglądałem historię ludzi, którzy w rok zrobili 10 flipów w małym mieście, tak jak Kasia, czy jak Agata, jak 150 tysięcy w pół roku zarobiła, to mówię, niemożliwe, ja tyle to nawet nie mam szansy w rok zarobić. Ja pamiętam w 2018 roku, jak zobaczyłem swoje zestawienie, swojego pita i mi wyszło, że zarobiłem 36 tysięcy, to się załamałem, mówię, kurde, to nie w tym kierunku zmierza. A co sobie myślałeś wtedy, kiedy widziałeś, że są osoby, które pokazuję często na moim kanale, które robią flipy i mają fajne rezultaty. A nie miałeś takiego poczucia, że to może jest wszystko jakieś podstawione takie oszukane, albo nie wiem, że ja im kazałem tak mówić? Wiesz co, nie powiem, że tak. Wiem, że dużo ludzi może tak myśleć, ale no, ja wierzyłem w to. Wierzyłem w to, widziałem. Udało mi się pojechać do Ciebie na zjazd absolwentów. No właśnie, ale jak tam się załapałeś, bo chyba ktoś tam Cię wziął, tak? Była taka możliwość, że absolwent mógł zabrać osobę towarzyszącą, właśnie ten kolega, który zrobił u Ciebie szkolenie, załatwił bilety i pojechaliśmy. Ja i jego brat. No i też na tym zjeździe absolwentów mogłem poznać osobiście te osoby, porozmawiać z nimi. Zobaczyć, że one są realne, tak? Że one są realne, że to, co oni mówią, to jest prawda, bo no, wszystkie przykłady, wszystko po prostu, wszystko to miało ręce i nogi. Zacząłem w to wierzyć. No i też tam poznałem kilka takich osób, które były razem z tym Marcinem na szkoleniu. To już było rok, zjazd absolwentów był tam około roku po ich szkoleniu. No i jeden zrobił 9 flipów, jeden zrobił 7. Jeden był, co mówi, że jeszcze nic nie znalazł, żadnej okazji, bo szuka. Już 3 mieszkania obejrzał, ale jeszcze żadnej okazji nie znalazł. I tak porozmawiałem, to dla mnie było, wiesz, głowa mi zapuchła, mówię, jak to możliwe, żeby to zrobić. Dla mnie to takie koty, tylko po prostu, że no, szok. No ale później na tym zjeździe absolwentów
Mówiłeś o szkoleniu z flipów hurtowych. Ja mówię, dobra, jestem zdecydowany, żeby to robić. Już z Bartkiem mieliśmy pozyskany ten kapitał. Mieliśmy już kupione pierwsze mieszkanie, ono tam było w trakcie sprzedawania, już remont był zrobiony. Było w trakcie sprzedawania, ale no też tak się trochę to dłużyło, bo wakacje były, ja już zestresowany chodziłem, bo cała kasa ulokowana, jeszcze pozapożyczany. Okay. Na koncie mi zostało z 1500 zł. No a ty mówisz o szkoleniu z flipów hurtowych. Ja mówię, idę na to szkolenie, jak mam się uczyć, to od razu wchodzić w to grubo i od razu robić, też to mówię, zrobić 10, więc muszę się dowiedzieć, jak to robić w hurcie. Jakoś się poukładało, że zaraz po tym sprzedaliśmy tamto pierwsze mieszkanie. Wyszło nam ponad 62 tysiące zysku. Także miałem inne szkolenie, miałem na to, żeby się odblokować przede wszystkim myśli. I po prostu ze spokojem już pojechałem sobie na szkolenie. No i w 3 dni na szkoleniu flipowym dowiedziałem się naprawdę wszystkiego, jak to po kolei przeprowadzić cały ten proces. Także mimo, że wcześniej już zrobiłem jednego flipa, ale ja byłem tam po prostu jako... Robiłeś na czuja trochę, nie? Znaczy... Ja po prostu wyłożyłem kapitał, który uzyskaliśmy dzięki mojej zdolności, ale cały proces za rękę tak jakby przeprowadził mnie Bartek, szwagier, no bo on już to wiedział, on wiedział, jak to robić. Ja po prostu tam byłem jak, nie chcę mówić słup, może filar biznesu to nazwijmy. Może wolny ptak. Tak? Wolny ptak, tak po prostu się przyglądałem, ale też się bardzo dużo przy tym nauczyłem. Zaraz po szkoleniu udało nam się znaleźć drugie mieszkanie. Tak naprawdę 2 dni po szkoleniu znaleźliśmy kolejną okazję w Poznaniu i zaczęliśmy przygotowywać pod wejście ekipy remontowej. No ale ja, mimo to, że miałem zablokowany kapitał w tym mieszkaniu w Poznaniu, to chciałem poznać rynek płocki, bo aktualnie mieszkam w Płocku, to jest moje rodzinne miasto, przeprowadziłem się tam z powrotem. Na szkoleniu dowiedziałem się, jak pozyskiwać okazję. Dałeś nam 8 sposobów na to, jak możemy znaleźć mieszkanie poniżej ceny rynkowej. Mówię, idę po prostu oglądać te mieszkania. Super narzędzie, które mi dało niesamowitą wartość, to ten zeszyt taki terenowy, w którym zapisywaliśmy te parametry każdego mieszkania. Ja sobie postanowiłem, że to jest to mieszkanie, chcę obejrzeć w 3 miesiące. No nie obejrzałem tylu, obejrzałem tam około 70. Ile z tego okazji było? Wiesz co, na tych 70 mieszkań, które obejrzałem, to z tego... Wiadomo, nie od razu, tylko na przestrzeni tam 4-5 miesięcy kupiłem 6 mieszkań z tego oglądania pierwszego, bo tam 2 mi wpadły takie, że od razu można było je kupować, ale to co robiłem później, to obzwaniałem te osoby, u których byłem. Numery miałem pozapisywane, czyli taki follow up po prostu, tak? Hej, tak. Co u Ciebie słychać? Na zasadzie, no czy mieszkanie tak, aktualne? Tak, tak. To dzień dobry, byłem jakiś czas temu, oglądałem mieszkanie. Dawałem 150, teraz to jest 130. Tak, czy dalej jest Pani zainteresowana, czy ono się sprzedało? No i okazywało się, że ci ludzie na początku nie chcieli schodzić z ceny, bo jak wystawili ogłoszenie, to mieli bardzo dużo chętnych, ludzie przychodzili, oglądali, myśleli, że sprzedadzą za przestrzeloną cenę, no ale po 2-3 miesiącach, jak nie udało się sprzedać, im się priorytety zmieniły, może potrzebowali gotówki, no po prostu różne sytuacje były, ale okazywało się, że teraz byli gotowi już na to, żeby sprzedać za cenę, którą proponowałem wcześniej. Podsumowując ten rok, to na tych 10 flipach, czy tam 9 w tym roku, które masz, ile Ci się udało łącznie zrobić? Wiesz co, tak jak policzyłem, do tej pory to 288 tysięcy zysku już wygenerowałem. Jeszcze mam 2 mieszkania teraz w sprzedaży, z których będzie tam jeszcze koło 55, może 60 tysięcy, czyli ponad 300 tysięcy w ten rok udało się zarobić. Czyli 10 razy więcej niż 2 lata temu. 10 razy więcej niż przez cały rok poprzedni prowadząc działalność. Tak. I myślę, że dzisiaj masz to takie poczucie, że tak naprawdę to jest dopiero początek tego, nie? I może być dużo więcej. To tak sobie dopiero uświadomiłem przez ten weekend, bo jesteśmy świeżo po konferencji. Teoretycznie konferencja nieruchomości od zera. Ja mówię, dobra, już jestem jedną już jakąś, jakąś wiedzę mam, więc pojadę głównie, żeby poprzebywać, posłuchać mądrzejszych od siebie i czymś się zainspirować, ale wyznaczyłem sobie cel na to, gdzie chcę być za 5 lat. No i zdałem sobie sprawę, że teraz czas na to, żeby ten biznes, żeby go skalować, żeby go rozwijać, no to część rzeczy po prostu chcę poddawać, podelegować, dać innym osobom też zarobić i w ten sposób go rozwinąć. Super, i rosnąć dzięki temu. Tak? I rosnąć dzięki temu. Mam taką pewność, takie poczucie, że nawet jakbym stracił dzisiaj wszystkie pieniądze,
to i tak wiem, co robić, żeby zarobić, bo nauczyłem się tego, jak miałem swoje pieniądze zablokowane w inwestycji, to mimo to dalej chodziłem i szukałem mieszkań. I bo jakby uwierzyłeś w to, że okazja na rynku nieruchomości sama przyciągnie ci pieniądze. No dokładnie, dokładnie. Może nawet nie wierzyłem w to na początku, ale po prostu jak zacząłem chodzić te mieszkania oglądać, czyli no podstawowa rzecz, idź, o której mówisz nieraz, idź oglądać to mieszkań. Ale jak wczoraj też na sali zapytałeś, kto poszedł oglądać, to chyba 3 osoby podniosły ręce na pola 400 osób. Nie? Tak. No właśnie, każdy to zasadę, każdy może gdzieś o niej słyszał, ale mało kto ją robi. Tak? I to jest ta różnica między tymi, którzy mają rezultaty, a którzy mówią, no przecież znam to, ale to chyba nie działa. No chyba nie działa. Business Rider. No i efektem tego właśnie, że poszedłem oglądać te mieszkania, stworzył mi się taki problem, że nie miałem kapitału, a miałem okazję. No to taki problem. Taki wszystkim problem. Życzę takich problemów. No i w jaki sposób sobie z tym poradziłem? Zacząłem rozmawiać po znajomych, bo nie miałem jakiegoś, mimo że tam na szkoleniach, na spotkaniach jakichś networkingowych poznawałem jakieś osoby, które no oferowały, że mają kapitał do zainwestowania, to jakoś tak, nie wiem, czy też miałem trochę opory, żeby się odezwać. Mówię, najpierw popytam po rodzinie, po znajomych. No i też się okazało, że tutaj jeden kolega ma 200 tysięcy, jeden ma 100, jakoś tak się to poukładało, że oni bardzo chętnie weszli w deal, bo te pieniądze im leżały, nie mieli za bardzo pomysłu na to, jak nimi obrócić, jak je zarobić. No i zrobiliśmy z kolegą taką właśnie pierwszą taką transakcję. To też taki fajny deal, bo taki no, pijaczek sprzedawał mieszkanie na parterze w fajnej lokalizacji i chyba już wszyscy fliperzy z Płocka u niego tam byli. Wiem, że chyba było na pewno z pięciu fliperów, dwóch pośredników u niego i nikt się nie mógł z nim dogadać. On tam sztywno nie chciał zejść poniżej 180 tysięcy za mieszkanie. No ale ja tak bardziej podszedłem do niego może ludzko, no nie wiem, jakoś tak, że raz, że mnie... Skuplowałem się z nim, tak. Ile musiałeś wypić? Nic nie wypiliśmy, ale flaszkę mu później przyniosłem, jak już się dogadaliśmy. Okay. Także już byłem w jego oczach na bardzo dobrej pozycji. W każdym razie dotarłem do tego powodu, dlaczego on chce sprzedać. Okazało się, że na współdzielni ma tam około 20 tysięcy zadłużenia, już go ścigają, już mu grozi to, że zaraz do komornika oddadzą ten jego dług, więc wiedziałem, że nie ma kasy na to, żeby to spłacić, nie ma pomysłu, jak to spłacić, no ale też potrzebuje gdzieś mieszkać. I zamiast tych 180 tysięcy, poniżej których nikt nie chciał zejść, tam różnią mu 170, 160 proponowali. Ja mu zaproponowałem rozwiązanie takie, że dam mu kawalerkę i mu dopłacę 80-kowa. Czyli tam spłacę ten długi 60 tysięcy. Powiedziałem, że mam taką kawalerkę do zamieszkania. Dogadaliśmy się. A miałeś ją po prostu? No nie, dopiero jak się z nim dogadałem, to poszedłem po prostu szukać. No i znalazłem tam w ciągu jednego dnia taką za 82 tysiące kawalerkę. Czyli łącznie tam jakby... Zarobiłeś na zakupie kawalerki, czy tak? No, wyszło mi 162 tysiące to jego mieszkanie, czyli kawalerka plus to, co mu dopłaciłem i spłaciłem, to wyszło 160 i w ciągu dosłownie dwóch dni to mieszkanie sprzedaliśmy, znaczy w ciągu dwóch dni się znalazł klient, a w czwartek je kupiliśmy, a w piątek w następnym tygodniu był akt. No i tam 42 tysiące wyszło zysku, tak. Czyli ten kolega, z którym to robiłem, mieliśmy się dzielić na początku pół na pół, ale on powiedział, że aż mu głupio, że to tak szybko poszło, że aż mu głupio, żebyśmy się dzielili pół na pół i się podzieliliśmy 60 na 40. No tak. No to także wszyscy zadowoleni, tak. Dobrze, miło z jego strony, tak? Jak tą kawalerkę kupiłem i mu tam ją wpuściliśmy dziewczynę, żeby posprzątała. I jedyne, czego brakowało w tej kawalerce, żeby tam zacząć mieszkać, to kuchenka gazowa, bo poprzedni właściciele kupili sobie nową i ona na inne mieszkanie, które się przeprowadzali, zabrali tą kuchenkę. No. Więc znalazłem na Oliksie za 100 jakąś kuchenkę używaną. Poszedłem tam się z babką dogadać, jeszcze dwie dychy stargowałem, ale jak szedłem do tego mieszkania, patrzę, że mieszkanie stare, opuszczone, babka pakuje meble, wynosi rzeczy z mebli. A ja mówię, czy coś jeszcze z tego mieszkania ma na sprzedanie? A mówi, no wie pan, tak naprawdę wszystko, no bo mieszkanie po mamusi stoi już, no trzeba będzie to posprzątać. A wiele to mieszkanie też będzie pani chciała sprzedać? No tak, myślałem o tym właśnie, żeby też je sprzedać.
Zaproponowałem jej cenę, tam 110 tysięcy, powiedziała, że to przemyśli, musi z mężem pogadać. Zgodziła się na tą cenę, ale później jak przeliczyłem, tak rzuciłem, nie wiedziałem, to takie było osiedle trochę, że tak powiem, no, z niższych warstw społecznych. Porozmawiałem też z Rafałem z Płocka, który tam flipuje też na większą skalę i mi podpowiedział, że on więcej jak 100 to by nie dał za to mieszkanie. Więc jak już doszło do dogrywania deala z tą panią, no to jeszcze tą dychę zbiłem. Czyli za 100 kupiłem to mieszkanie. No i to akurat było mieszkanie, na którym... Kuchenkę za 100, mieszkanie za 100. Kuchenkę za 8 dych. Kuchenkę za 80 tysięcy. No ale mieszkanie za 100 tysięcy w końcu z tą panią dogadałem. No i to było akurat mieszkanie, na którym zarobiłem najmniej, było 24,5 tysiąca. No ale ze względu na kapitał włożony, ale przy, to przy i tak okazji. procentowy tak. Zysk i tak jest dobry. Taki dowód na to, że trzeba zawsze być otwartym, zawsze mówić, komunikować, co się potrzebuje, co się robi, bo ludzie po prostu chcą tymi mieszkaniami się zajmować, handlować, ale nikomu o tym nie mówił. Tak. Żeby przypadkiem nikt się nie dowiedział znajomych, tak, że oni to robią. Jakby to była wielka tajemnica. Ja mnóstwo mieszkań kupiłem dzięki temu, że moi znajomi, starzy znajomi, bardzo starzy znajomi, sami mi wrzucali jakieś oferty, mówiłem, może chcesz kupić, tak? No dokładnie. Nie każde mieszkanie, które ktoś mi wrzucił, kupiłem, ale odzywają się i wiedzą, czym się zajmujesz. Tak, odzywają się, wiedzą, że działam uczciwie i kupuję te mieszkania i sami mi je wrzucają, więc jakby trzeba komunikować to, co się robi, bo to popłaca. Tak, no i to jest jeden z sposobów na pozyskiwanie nieruchomości, żeby właśnie rozmawianie ze wszystkim, kto o tym, czym się zajmujesz. To popadnie, tak? Tak. Raczej, no ja też tak trzy mieszkania udało mi się pozyskać w ten sposób, że ktoś ze znajomych zadzwonił, że albo on ma do sprzedania, albo widział, że tam wrzucam na mediach, w mediach społecznościowych, że szukam mieszkania i jakiś jego znajomy ma do sprzedania. Także no też po prostu trzeba mówić i trzeba być pewnym tego, co się robi i o tym komunikować się. Tak, a wielu osób mówi, a nie, lepiej, żeby nie wiedzieli, bo teraz pomyślał sobie, że ja tu mam nie wiadomo ile pieniędzy, albo że ja się chwalę i tak dalej. Tak, że się nie ma co wychylać. Tak, lepiej się nie wychylać. A jak się nie wychyla, to się nie ma deali po prostu i tyle. I to, tak. Tak to wygląda. Jakie są twoje plany w takim razie na najbliższe 5 lat? Tak? Plany na najbliższe 5 lat. Gdzie byś chciał być? Tak? No bo zacząłeś tak od zera, a gdzie byś chciał być za te 5 lat? Wiesz co, tak na początku tego roku... Jak powiesz to teraz publicznie, to już nie ma bata. Nie ma odwrotu. Musisz to zrobić po prostu, tak? To już wiesz, to już się powiedziało. Także dawaj. Powiem tak, na początku tego roku wyznaczyłem sobie cel na ten rok, co chcę zrobić w tym roku. Jak sobie zapisywałem, że chcę zrobić 10 flipów, to aż mi się ręka trzęsła, mówię, dobra, zapiszę, bo Brian zawsze mówi, wyznacz wysoki cel, najwyżej jak osiągniesz połowę, to i tak będziesz 50% dalej niż teraz. Mm-hmm. Mówię, dobra, zapiszę sobie 10 i będę robił wszystko, co zrobię. A mamy początek października i te 10 już jest. Tak, te 10 już jest, także to super. W ogóle też jeden z celów, który zapisałem, że wystąpię w Business Riders, jak Agata do mnie zadzwoniła, to aż podskoczyłem. Okay, super. No. Super. No, słuchaj, nie byłbyś zaproszony, gdybyś po prostu nie zapierdzielał, bo to nie jest moja zasługa, że tu jest tylko twoja ciężka praca, tak? Jakby bez działania to nic nie ma. No tak. Ale tak jak sobie popatrzę na ten rok wstecz, to mi się wydaje, że nic spektakularnego nie zrobiłem. Po prostu robiłem to, co... wykorzystałem wiedzę. Nawet nie w 100%, myślę, że w jakichś 40-50% wykorzystałem to, czego się nauczyłem na szkoleniu, bo no ja nie robię remontów na tych mieszkaniach. Znaczy to, co z Bartkiem robimy w Poznaniu, to z trzech dwa zrobiliśmy zrobiliśmy z generalnym remontem, a jedno takie odświeżenie, odmalowanie płytek i wszystkiego na biało i 42 koła do przodu. Także można też tak. I jakoś się nie czuję jeszcze w tych remontach, ale może dlatego, że sam jeszcze nie przeprowadziłem całego tego procesu. Może jak to zrobię, to mi się spodoba i będę wiedział. Tak, to rozmawialiśmy tak na śniadaniu dzisiaj, że musisz to przebrnąć po to tylko, żeby później móc ten biznes skalować. A powiedz, a jeżeli chodzi o takie za 5 lat. Dalsze plany. Plan, tak? No, gdzie byś chciał być, albo bardziej majątkowo czy biznesowo? Dobra. W którym miejscu? Tak? Bardzo mi się spodobało jedno zdanie, które powiedziałeś na w sobotę, że jak ty zacząłeś inwestować, znaczy tak, myślę teraz o tym, żeby zacząć już budować sobie portfel nieruchomości na wynajem, bo chcę
chcę mieć w przyszłości taki dochód pasywny, który zabezpieczy mnie i moją rodzinę, żebyśmy nie musieli, no choćby, jak to ty mówisz, skały srały, to że po prostu będzie wszystko bezpieczne i takie stabilne. Założyłem sobie, żeby 50 tysięcy miesięcznie mieć przychodu pasywnego, ale też mi się spodobało, jak powiedziałeś, że masz 50 nieruchomości na wynajem kupionych bez kredytu. To mnie bardzo ten celuje. Wiem, że w 5 lat może to będzie ciężko zrobić, ale zapisałem sobie, że za 10 lat chcę już tak mieć. Teraz chcę trochę ten biznes zeskalować, część rzeczy po prostu oddać innym ludziom, żeby one też mogły zarobić. Także nie po to, żeby one mogły zarobić, to robisz. Tylko no robisz tak, to po to, tak. żebyś ty zarobił więcej, a przy okazji one, oni się posilą przy tobie. Tak, masz rację. Ale nie, powiem, że mi bardzo wielką radość też sprawiło to, że dzięki wiedzy, której miałem i mojej determinacji, mogłem też dać przy okazji dać swoim kolegom zarobić, którzy mieli kasę, nie wiedzieli, co z nią zrobić. I oni są mi wdzięczni, ja też się cieszę, bo ja zarobiłem, także win-win. To jest super sprawa. To jest też super, tak? Tak. Wracając do tych celów. Teraz chcę trochę jakby tą wiedzę z flipów hurtowych wdzielić, czyli ustabilizować strukturę, zbudować tak, żeby to pracowało, ale żebym ja nie musiał być... Nie robić wszystkiego, tylko żeby część rzeczy pooddawać, więc na pewno zwiększyć skalę. Także też mamy w planie z Bartkiem zacząć pierwszą, odpalić jakąś pierwszą inwestycję. Dogrywamy już tam działkę, także też będziemy potrzebowali na to trochę więcej kapitału. Także jeżeli ktoś teraz ogląda, ma jakieś nadwyżki kapitału i chciałby je zainwestować, to na pewno zapraszam do kontaktu, może coś będzie można razem zrobić. Business Rider. A też mówiłeś, że w najbliższym czasie chcesz w ogóle wyjechać na parę miesięcy na zimę do miejsca, gdzie jest ciepło. To może też powiesz tak, o tym więcej? Tak. Czy można o tym mówić? Można o tym mówić już tak. Już zacząłem mówić o tym wszystkim, także możemy o tym mówić. Pewnie jak odcinek będzie emitowany, to my już będziemy tam. Zobaczymy. Nie, no mamy taki plan, wielkie marzenie mojej żony, nasze wspólne marzenie. Żeby pół roku, kiedy jest ciepło w Polsce, spędzać czas, no ale jak już się pojawiają takie te dni, kiedy pada deszcz, trzeba zakładać kurtki i kiedy przestaje być przyjemnie, to żeby wyjeżdżać tam, gdzie dalej jest ciepło, gdzie dalej jest lato. No i pojawił się taki pomysł wyjechania na Wyspę Kanaryjską, La Palmę. No i dzięki temu, że też nie mieliśmy, że wynajmowaliśmy mieszkanie, nie byliśmy, znaczy dom, wynajmowaliśmy dom przez ostatnie 2 lata, nie byliśmy związani jakoś z kredytem, no to po prostu wypowiedzieliśmy go, mamy 2 miesiące na to, żeby się wyprowadzić i pakujemy dwójkę naszych dzieci, jedziemy na pół roku, zobaczymy, co tam się wydarzy. Super, i teraz będziesz chciał to robić zdalnie, prawda? Pilnować tego biznesu? Tak. Jeszcze powiedziałeś, że jeszcze tam będziesz latał po tych nieruchomościach i chcesz zobaczyć. Jestem ciekawy, na ile te moje systemy i metody będziesz w stanie zastosować tam. Jestem przekonany, że... No też jestem właśnie tego że ciekawy. One działają, że kwestia prawna to jest coś, którą można dostosować, natomiast jakby motywacja ludzi do sprzedaży jest dokładnie identyczna na całym świecie. Tak. No będę coś tam też chciał robić, no bo wiadomo, jadę głównie po to, żeby spędzić czas z rodziną, bo przez ostatnie 4 miesiące temu urodziła mi się córka, nasze drugie dziecko, syn ma tam niecałe 3 lata, no i jednak trochę mniej byłem w domu przez ostatni czas, przez to, że latałem, że chociaż i tak uważam, że ludzie niektórzy, którzy pracują na etacie, to mniej czasu ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzinami spędzają niż ktoś, kto ma taki nienormowany czas pracy. No ale chcę po prostu pobyć trochę z rodziną. No, to jest jeden z głównych powodów, dla którego wyjeżdżamy. No ale coś będę musiał robić, bo nie wysiedzę za długo w domu, więc... Fajnie. W takim razie, Paweł, no ja Ci życzę, żeby te Twoje plany, które masz dotyczące Twoich celów i też wyjazdu się spełniły. Także liczę, że spotkamy się za jakiś czas i powiedz mi, jak Ci to wszystko wyszło, tak? Albo nagramy kolejnego Business Ridera, wtedy, kiedy będziesz miał te 50 tysięcy miesięcznie przychodu pasywnego, kiedy zrealizujesz swoje cele i być może nagramy coś na La Palmie, jak mnie zaprosisz. No zaproszę, na pewno. Znaczy, chcę na pewno to sprawdzić. Dziękuję bardzo za te życzenia. Będę robił, co mogę, żeby je spełnić. Póki to wszystko, co robisz, się spełnia, więc jakby nie widzę powodów, dla których miałoby to się nie ziścić. Także dziękuję serdecznie. Dzięki bardzo.